Siądźmy teraz zgodnie z zapowiedzią. Będzie teraz zakończenie kongresu apostołów Bożego Miłosierdzia, który odbywał się w Łagiewnikach. Krótka ceremonia przekazania światła miłosierdzia na 5 kontynentów, bo było przedstawicieli około 200 z ponad prawie 20 krajów świata i przedstawiciele tych kontynentów teraz podejdą do księdza biskupa. Ceremonia będzie po polsku. Oni wiedzą, że mają przyjąć ogień miłosierdzia odpalony od tego światła, które tutaj nieustannie cały czas się pali. Drodzy uczestnicy Międzynarodowego Kongresu Apostołów Bożego Miłosierdzia, którzy dziś z tego miejsca chcecie wyruszyć do swoich rodzin, wspólnot, parafii, do kraju całego świata. Dear participants of the 4th International Congress of the Apostles of the Divine Mercy gathered here, who today from this place wish to go back to your own families, your communities, your parishes, to the countries of the whole world. Dlatego pragnę wam przekazać z tego miejsca ogień miłosierdzia, który osobiście zapalił święty Jan Paweł II 16 grudnia 2003 roku w kaplicy na Watykanie. I wish to give you from this place the fire of mercy which personally lit Saint John Paul II on the 16th of December 2003 in his chapel in Vatican. Przekazał go do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Jest on znakiem światła, które Chrystus przyniósł na ziemię, pragnąc, by paliło się w ludzkich sercach. He gave it for the shrine of divine mercy, and this light is a symbol of the light brought by Christ when he came to the world, so that it would burn in the human hearts. Jest też znakiem wielkiego trudu apostolskiego, jaki podejmował Jan Paweł II, głosząc światu orędzie o miłosierdziu Bożym. This light is also the symbol of the great effort, apostolic effort, which took John Paul II while proclaiming to the world the message of the divine mercy. Przypominam nam o słowach, które papież wygłosił tutaj w Łagiewnikach w czasie swojej ostatniej pielgrzymki do ojczyzny. It reminds us about the words which Pope said during his last pilgrimage to the shrine, to the homeland. Przyjmijmy to orędzie jeszcze raz z głębokim i serdecznym słowem, które kieruje do nas Jan Paweł II. Let us receive his words once again with open hearts. Dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które zostało tu ogłoszone przez pośrednictwo świętej Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. John Paul said, today, in this shrine, I wish to make a solemn act of entrustment of the whole world to the divine mercy. I do it with a burning desire so that the message about the merciful love of God that was announced here through Sister Faustina could reach all the people of the world and fill their hearts with hope. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną ojczyznę i na cały świat. May this message radiate from this place to the whole beloved homeland and to the whole world. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście. May they be fulfilled the promise Jesus gave, saying that from here will go forth the spark which will prepare the world for his final coming. Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście.
We need to enlight this fire of grace. We need to transmit this fire of divine mercy to the world. Only in the mercy of God the world will find peace and mankind will find happiness. To zadanie powierzam wam, drodzy bracia, drogie siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia, którzy tu przybywać będą z Polski, z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia. I entrust this task to you, dear brothers and sisters, to the church in Krakow, in Poland, and to the all worshippers of divine mercy, which will come here from Poland and from the whole world. Be witness to the divine mercy. Drodzy bracia, drogie siostry, zanim weźmiecie w dłonie to niezwykłe światło miłosierdzia Bożego i zaniesiecie je na te kontynenty, z których tutaj przybyliście, teraz razem z wszystkimi pielgrzymami tu obecnymi, zawierzmy świat Bożemu miłosierdziu. Prośmy w nim, abyśmy dobrze wypełniali powierzone nam zadania. Dear brothers and sisters, before you will receive this fire of mercy, let us all say together the act of entrustment of the whole world to the divine mercy, asking so that we would fulfill well the task given to us. And information for all the participants of the Congress is that the act of entrustment is in your booklets, if you have them, on the last page of your language. Powstańmy. Let us stand up. Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężasz wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Za chwilę otrzymamy ogień miłosierdzia, który będzie poniesiony na kontynenty, z których uczestnicy byli na tym kongresie, ale do ognia miłosierdzia będzie dołączony także dzienniczek świętej siostry Faustyny. Wiemy, że ten ogień miłosierdzia symbolizuje orędzie miłosierdzia Bożego. In a minute, the representatives of all the continents who took part in the Congress will receive the fire of mercy, but they will also receive the diary of Saint Sister Faustina, because we all know that the fire of mercy represents the message of mercy given by Jesus to all of us through Sister Faustina, which we can find in the diary of Sister Faustina.
Niech zatem zgłębianie orędzia zawarte w dzienniczku, a nade wszystkim w Ewangelii, pomoże wam być jak najpełniej apostołami i świadkami Bożego miłosierdzia. May going deeper in understanding the message of mercy which we have in the diary of Sister Faustina, but most of all in the gospel, in the Bible, may it help us to be true witness to divine mercy in our daily life. Please come forward, the couples representing the continents. Por favor, vengan enfrente los que representan los continentes, diferentes continentes del mundo. Niemcy, Rumunia, błogosławieństwo końcowe dla nas wszystkich, dla apostołów Bożego Miłosierdzia udzieli ksiądz kardynał w towarzystwie księdza biskupa Petera Birchiera z Reykjaviku, księdza biskupa Jana Zająca, rektora sanktuarium, księdza Henryka Ciereszko z Białegostoku i księdza biskupa Grzegorza Rysia z Krakowa.
the final blessing for all apostles of divine mercy, all participants on this divine mercy hour, shared by Cardinal Stanisław Dziwisz, Archbishop of Krakow, Bishop Peter Birchia from Reykjavik, Bishop Jan Zając, Rector of the Divine Mercy Shrine, Auxiliary Bishop from Białystok, Henryk Ciereszko, and Bishop Grzegorz Ryś. Dziękujemy Bogu, Bożemu Miłosierdziu, za te dni łaski. We give thanks to God and to Divine Mercy for these days of grace. Dni łaski dla uczestników, ale także dla tych wszystkich, których reprezentowali, ze wszystkich krajów, ze wszystkich kontynentów. The days of grace for the participants, but also for all people who represented the participants on this Congress from different continents and countries of the world. Tu Jezus przemawia z tego miejsca, Jezus miłosierny do całego świata. From this place, merciful Jesus is speaking to the whole world. Przemawiał przez siostrę Faustynę, dziś przemawia w dalszym ciągu przez siostrę Faustynę i przez Jana Pawła II. He spoke through Sister Faustina, and today speaking also through Sister Faustina and especially through John Paul II. Są tu obecni poprzez relikwie, które tu są na tym ołtarzu, Jana Pawła II, siostry Faustyny. The saints, our saints, Sister Faustina and John Paul II are present here through the relics posed on the altar. Ale Jezus miłosierny podzielił się tym apostolatem o miłości miłosiernej ze wszystkimi uczestnikami, tymi, którzy tutaj przychodzą i ci, którzy pielęgnują to nabożeństwo własnych rodzinach i w życiu osobistym. Jesus is sharing this apostolate of divine mercy with everybody who is coming to this place and who will to share this message in your own country. Jesteście przedłużeniem apostolatu siostry Faustyny Jana Pawła II. You are giving to your people the apostolate of Sister Faustina and John Paul II. Jezus to przewidział. Przewidział w rozmowie z siostrą Faustyną i to zostało zapisane, że stąd wyjdzie iskra, aby zapalać cały świat. Jesus provided this in the sense that he said to Sister Faustina, from this place the fire of mercy will go to the whole world. Otrzymaliście te świece, symbol ognia, miłości, miłości Jezusa miłosiernego, miłości Bożej. You received the candles, the symbol of fire and love, love of the divine mercy. Nieście tę iskrę miłosierdzia na cały świat. Rozpalajcie ludzi miłością do Jezusa Miłosiernego i zachęcajcie do nawrócenia, do przebaczenia. Bring this sparkle of divine mercy, this fire of divine mercy and fire in the people that you will meet this message of divine mercy. Różne są na świecie kongresy miłosierdzia, różne są spotkania, ale pamiętajcie, że tu jest źródło, z którego tryska woda na cały świat. Tu się zapala ogień miłosierdzia. I tu trzeba powracać, dziękując Bogu, za dar miłosierdzia Bożego, za to objawienie i za dar apostołów Bożego Miłosierdzia. There are a lot of different congresses dedicated to divine mercy in the whole world, in also in your own countries. But you have to come back every time to this place, because this is the source. From this place, the message of divine mercy went to the whole world. And you are also apostles of this message when you are coming to this place. Bardzo dziękuję księżom biskupom, którzy brali udział
w tym kongresie, zwłaszcza ci, którzy przyjechali z innych krajów, biskup z Rumunii, biskup z Islandii, biskup z Białegostoku, ale byli inni, arcybiskup Częstochowy, był jeszcze biskup z Węgier. Tak? Thank you very much to all participants, especially to the bishops who came from different parts of the world, from Romania, Jasi, from Iceland, Reykjavik, from Częstochowa, Archbishop Novak, from Białystok, Bishop Ciereszko, and from Kraków. Dziękuję księżom, którzy towarzyszyli osobom i grupom, którzy chcieli wziąć udział w tym kongresie, zwłaszcza z daleka. Chyba najliczniejsza grupa to z Argentyny, Argentyna. Thank you very much to the priest who accompanied groups, and I think the biggest group was from Argentina. That's right, more than 30 people and two priests, they stay over there. A dzisiaj Argentyna jest ważna, bo Argentyna zrodziła papieża Franciszka. And today Argentina is very important because Argentina gave us the Pope Francis. On nam mówił w czasie pielgrzymki ad limina biskupom z Polski, tu są obecni, byli razem ze mną, że on się spotkał z nabożeństwem w domu rodzinnym. Babka nauczyła go jako małe dziecko modlitwy do Bożego Miłosierdzia. Także on wyniósł to nabożeństwo o Bożym Miłosierdziu z domu rodzinnym i głosi. Można już dziś powiedzieć, że obok Faustyny i Jana Pawła II on dziś współcześnie głosi orędzia Bożym Miłosierdziu i taki będzie tytuł Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie. Błogosławieni, którzy miłosierdzie czynią. Pope Francis, during our visit ad limina, during the visit of bishops from Poland ad limina, told to Cardinal, to another bishops, that he knew this devotion from own house, from grandmother. He learned the chaplet to Divine Mercy. He knew also Sister Faustina and John Paul II as Apostles of Divine Mercy. And the next Youth Day, World Youth Day, will be dedicated to merciful who are doing mercy in the world. Na zakończenie podziękujmy organizatorom, gospodarzom, czy tej bazyliki, czy tej auli, księdzu biskupowi, jego współpracownikom, a także czcigodnym siostrom, współsiostrom siostry Faustyny, z Matką Generalną, która przed chwilą mówiła do nas. At the end, we would like to say thank you very much to the organizers, especially to the rector of the Shrine of Divine Mercy, Bishop Jan Zions, and his collaborators, and also to the sisters with the General Mother who was speaking also now. Dziękujemy również serdecznie księdzu prałatowi, profesorowi Machniakowi, który wychodził z siebie, żeby wszystko się udało. A dziś możemy powiedzieć, że się udało i dziękujemy Bogu, jemu też. Thank you very much. Proszę księży biskupów razem ze mną udzielimy błogosławieństwa. The blessing of all bishops together with the Cardinal Stanisław Dziwisz. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, et in nomen Domini benedictum, ex hoc et nunc in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Do widzenia. Goodbye. Thank you very much.
Misericordias Domini, adios, in eternum cantabo. Misericordias Domini, in eternum cantabo. Misericordias Domini, in eternum cantabo. Po hiszpańsku dla Ojca Świętego Franciszka. La misericordia del Señor, toda día cantare. La misericordia del Señor, toda día cantare. La misericordia del Señor, toda día cantare. Muchas gracias.